Wybierz Pafiporta. Klucz do bezpiecznego i stylowego życia. www.pafiportadrzwi.pl. Jesteśmy na gali One Punch w Ostrowcu Świętokrzyskim. Debiutant w kickboxingu zawodowym, dokładnie w K1, Mateusz Dzik. Zwycięski Mateusz Dzik. Mateusz, jak się czujesz po swoim triumfie? Świetnie się czuję, cześć wszystkim. Czuję się bardzo dobrze. Tym razem wszystko zagrało tak jak trzeba. Wiadomo, jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do podciągnięcia, tak? Natomiast uważam, że było to, ta walka była dużo lepsza niż dwie moje poprzednie. Także myślę, że powoli wszystko będzie szło w dobrą stronę. Dwie poprzednie były w semi-pro, teraz poszedłeś na głęboką wodę, kickboxing zawodowy, rundy 3-minutowe. Odczułeś to jakoś na kondycji twojej, czy jednak było bez różnicy dla ciebie? Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu ja dużo bardziej przyłożyłem się teraz do przygotowania takiego kondycyjnego, jakby poświęciłem się temu, no i miałem rezultat, tak, że miałem taki w głowie spokój co do mojej kondycji i mogłem uderzać, nie miałem problemu, nie miałem jakiegoś hamulca w głowie, że nie wiem, uderzę akcję i zaraz spuchnę czy coś, wszystko grało, nie jest to jakby jeszcze mój szczyt marzeń, jeszcze jest dużo, bardzo dużo przede mną. No ale dzisiaj po prostu jestem tam w jakimś stopniu z siebie dumny. No tak, trzeba się cieszyć, wygrałeś walkę, zrealizowałeś plan. Ogólnie co do tych przygotowań, to możesz powiedzieć, byłeś tam na fajnym obozie w Zakopanem, gdzie byli naprawdę konkretni zawodnicy. Arek Wrzosek, Robert Bryczek, Albert Dzimkowski, ale więcej na pewno to opowiesz naszym widzom. Tak jest, no byłem na obozie, dzięki tutaj, dziękuję bardzo Albertowi Dzimkowskiemu, który poinformował mnie, że taki obóz jest. Miałem tam niecałe 3 tygodnie do walki. Postawiłem wszystko na jedną kartę, mówię, idę w góry, robię to zdrowie, po prostu muszę teraz wygrać, no i udało się, jestem bardzo dumny, dziękuję tam za takie sparingi zadaniowe Robertowi Bryczkowi, Albertowi Odziemkowskiemu, wszystkim chłopakom, z którym mogłem być na obozie, było mi bardzo miło Was poznać, solidna ekipa. Słuchaj, jeśli chodzi teraz, to robisz sobie przerwę od sali, czy od razu wracasz do treningu? Nie, wiesz co, ja ogólnie tylko troszeczkę mam nogi rozkopane. Nie chcę wypaść z rutyny treningowej. Mam tak teraz, że chcę więcej, nie? Że jakby wracam na salę, na pewno będę jeździł po klubach. Z tego co wiem, jakiś tam kolejny obóz się szykuje. Także no, nie mogę się doczekać, kiedy na niego pojadę i nałapę kolejnego takiego świetnego doświadczenia z tak znakomitymi fighterami. Czyli jednak te zmiany, które wprowadziłeś w swoich przygotowaniach, okazały się owocne i teraz możesz polecić to też innym zawodnikom, którym się nie wiedzie na początku, że jednak warto jest poszukać zmian, warto jeździć po różnych klubach, po obozach i no, łapać doświadczenie z różnymi osobami. Tak, zdecydowanie zachęcam wszystkich, bo wiadomo, koledzy z klubu znamy się już na wylot, a jednak na tych sparingach trzeba troszeczkę odwzorować tą walkę. Jak się jedzie do, sport amatorski. Tak, jak się jedzie do innego klubu, to dochodzi ten, powiedzmy, w pewnym sensie ten stres, ta adrenalina, nie jesteś u siebie, ktoś chce też pokazać, że jest u siebie, także na pewno fajna bitka wtedy jest. Słuchaj, no to jakie kolejne twoje plany? Kiedy myślisz, że znowu spotkamy cię w klatce, czy też w ringu? Wiesz co, na pewno chciałbym wystartować jeszcze na Mistrzostwach Polski, nabrać tego doświadczenia, bo ja go nie mam zbyt dużo jako doświadczenia amatorskiego, tak? Dzisiaj fajnie walka zawodowa udała się. No na pewno będę kontynuował zawodostwo walki amatorskie. Na pewno, nie wiem, chciałbym też już zacząć powoli MMA robić. To jest jakby mój docelowy punkt. Jara mnie to. Małe rękawice, taka solweczka. To ile sobie dajesz czasu, żeby po prostu w to MMA wejść tak na poważnie? Kiedy te treningi w ogóle zaczniesz parter? Bo wiadomo, no parter, brazylijskie, jiu-jitsu, zapasy, no to jest całkowicie inna płaszczyzna i forma walki niż kickboxing. Jak będę miał wystarczająco solidną stójkę, to wtedy zacznę jakby kolejną płaszczyznę szlifować. No, a tak przybliżony czas, jakbyś mógł nam to powiedzieć? Nie wiem, wygram parę walk i będę się zastanawiał. Tak, jesteś bardzo młodym zawodnikiem, ogólnie nie wiem, rozmawiał to już z federacji z tobą, czy na drugą galę już było jakieś zapytanie, czy zawalczysz na One Punch? Tak, akurat wychodziłem z szatni, pan Grzesiek, Wrzesień, od razu zapytał, czy kontynuujemy dalej współpracę. Jak najbardziej jedziemy z koksem dalej. No tylko teraz też musisz postawić wyżej poprzeczkę organizacji, żeby już była karta główna, pokazałaś się ze świetnej strony i zasłużyłeś na to. Wiesz co, kurczę, no nie rzucałbym takich słów od razu, że tam zasłużyłem.
wolę... Walczyłeś przeciwko wszystkim, tu były całe trybuny przeciwko tobie, były dla twojego rywala, ty mimo tego no, odpaliłeś ogniem piekielnym. Dwa razy był rywal liczony. Wolę, żeby to wszystko się samo tam kalkulowało, ja żebym wygrywał i jakby żeby za moją pozycję w karcie mówiły sukcesy, dobre zwycięstwa, niż ja sam mam sobie to słownie wywalczać. Na sam koniec chciałbyś komuś podziękować, kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim sponsorom, firma Rafex, firma System Covers, studio opalania Ewelina Dzik, pani Magdalena Sajecka, dziękuję bardzo pani Madziu. Kurczę, jeśli o kim zapomniałem, to przepraszam. Jeszcze na koniec chciałbym podziękować Albertowi Odzimkowskiemu z całego serca, który zajął się mną jakby w ostatniej chwili, trenerowi Pawłowi Surdemu, Karolowi Siebyle, oni też byli przy mnie, także dużo to dla mnie znaczyło i jakby ta walka, myślę, że dała mi również dużo, odblokowała tą głowę, która była zamknięta i jedziemy dalej. Mateusz, gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Gratulacje.